5 groźnych gadżetów, które powinny zostać zakazane. 1. Za 35 zł. Niepozorna, urocza, różowa szminka, która po otwarciu od góry ma rozpylacz, a od dołu zbiornik z gazem pieprzowym. 2. Za 45 zł. Gadżet, który od dołu ma kadridż ze sprężonym powietrzem. Od góry można go nacisnąć, ale lepiej robić to w słuchawkach ochronnych, ponieważ to jest alarm osobisty, który jest tak głośny, że dosłownie ogłusza. Uwaga, puścimy wam to ściszone. Uwierzcie mi, to naprawdę jest głośne. 3. Za 37 zł metalowe pazury do rozdzierania mięsa. Teoretycznie takiego mięsa, czyli szarpanej wieprzowiny, ale w praktyce mogą się przedrzeć również przez inne rzeczy. 4. Atrapa telefonu, którą normalnie można kupić w sieci za 129 zł. Jednak na boku ma dwa przyciski. Jeden z nich uruchamia latarkę, a drugi nie robi nic, dopóki nie przełączycie tego pstryczka i wtedy